Więź. Poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat. Dzień dobry, z tej strony Karol Grabias. i Miło przywitać mi Państwa w kolejnym podcaście z cyklu Zwięźle. Dziś rozpoczyna się 397. Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Już za chwilkę, bo jutro o 14.30 dowiemy się, kto zastąpi arcybiskupa Stanisława Gądeckiego i arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w rolach przewodniczącego i jego zastępcy Konferencji Episkopatu Polski. W agendzie obrad znalazły się również zapowiedzi rządu dotyczące obecności lekcji religii w szkole, funduszu kościelnego, standardy ochrony małoletnich i bezbronnych w placówkach prowadzonych przez podmioty kościelne. O tym rozmawiać będziemy dzisiaj z Zbigniewem Nosowskim, redaktorem naczelnym Więzi. Dzień dobry. Miło się siedzieć po drugiej stronie. Zbyszku, wiemy, że to zmiana przewodniczącego będzie tematem numer jeden trwających obrad. Chciałem cię zapytać, czy jest według Ciebie jakiś jeden wspólny mianownik, może pokoleniowy, ideowy, stylu zarządzania czy teologiczny, który dotyczy tych biskupów, którzy właśnie odchodzą. I czy w związku z tym będziemy mieli do czynienia ze zmianą epokową w polskim episkopacie? W przypadku tych dwóch konkretnych, odchodzących ze swoich funkcji, jest to na pewno wiek, bo obaj arcybiskup Stanisław Gądecki, arcybiskup Marek Inderszewski kończą w tym roku 75 lat, i nie obaj w związku z tym mają obowiązek złożenia dymisji ze swojego urzędu ze względu na wiek. Tak, tak stanowią kościelne przepisy. Jest też coś, co, co łączy ich, a, a, ale nie jestem czynnikiem wieki. Ten czynnik odgrywał moim zdaniem dużo ważniejszą rolę a łączy ich także z odchodzącym również z funkcji sekretarza generalnego episkopatu biskupem Arturem Mizińskim, którego kadencja kończy się w czerwcu tego roku, więc też wkrótce będziemy mogli się dowiedzieć, kto będzie nowym sekretarzem. E, więc tym, tym czymś, co, co łączy, to jest coś, co, co ja sobie nazywam takim przekonaniem, że ma być tak, jak jest, bo jest tak, jak ma być. Czyli że to, co to, co... A właściwie to ma być tak, jak było, bo stary model, do którego ci panowie byli przyzwyczajeni, w którym zostali wychowani. Który, który pielęgnowali był najlepszy, a problemy no, wynikają z tego, że jakieś tam złe siły przyszły i sprawiły, że, że ten model znika, więc trzeba o niego y, przywrócenie walczyć, trzeba być tym przedmorzem chrześcijaństwa, y, trzeba bronić zagrożonej cywilizacji chrześcijańskiej i, i, i na tym się ma opierać myślenie. Więc to jest, to jest taki podstawowy, wspólny czynnik, który wydaje mi się, Tutaj kluczowe. I czy, czy ta zmiana, której możemy się spodziewać, zatem, będzie jakimś tąpnięciem? Czy raczej nie? Czy mamy do czynienia, tak jak pisze o tym Ignacy Dudkiewicz w Tygodniku Powszechnym, ze zmianami, które są długotrwałe są długotrwałymi procesami? Mhm. Nie, tu, tu zawsze, zawsze procesy, zwłaszcza jeśli myślimy o całym Kościele, ale nie tylko o Episkopacie, bo, a mnie takie myślenie o wiele bardziej interesuje, zmiany zawsze są długotrwałe i też wiadomo, że nie od biskupów zazwyczaj zaczynają się jakieś wielkie procesy, przemiany duchowe w kościele, które sprawiają, że staje się on takim czytelnym sakramentem zbawienia. Więc to, o czym rozmawiamy, jest bardzo ważne, ale zdecydowanie nie najważniejsze, tak bym powiedział. Bardzo ważne przede wszystkim w takim sensie wizerunkowym. I tu na pewno... To, czego dowiemy się jutro po ogłoszeniu wyników wyborów, które są, i tu trzeba to trzeba podkreślić, które są autentywnym przejawem demokracji w Kościele. Tak? Znaczy, oni, oni rzeczywiście demokratycznie głosują. Mogą i kandydować, i głosować. Znaczy, kandydować mogą tylko biskupi decyzjalni, ale głosują również biskupi pomocniczo, o których zazwyczaj się najmniej wie w Polsce, a którzy też na przykład niedawno się ciekawie ujawnili, w, w, dystansując się od sposobu poinformowania przez Watykano rezygnacji arcybiskupa Dzięgi. jutro wyłoni się jakaś. Grupa, która aktualnie zyskała większość. I to będzie bardzo ważna informacja, ponieważ tym razem po raz pierwszy w ogóle w historii Konferencji Episkopatu Polski następuje, mamy do czynienia z sytuacją, w której zastępca przewodniczącego nie może zostać przewodniczącym. Bo najpierw długo jeszcze w czasie PRL-u. Nie było w Polsce wybieralnego przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, bo był nim prymas Wyszyński z urzędu. Później już za kadencji prymasa Józefa Glempa wprowadzono zasadę wybieralności zgodnie z najnowszymi zaleceniami kościelnymi. Był nawet ciekawy spór o to, czy, czy liczyć te dwie kadencje, które wolno pełnić jednemu, Przewodniczącemu, jeśli chodzi o prymasa Glempa wstecz, czy nie? Tutaj nawet biskup Pieronek wtedy stanowczo mówił, że, że, że nie należy, ale przegrał. I, i kardynał Głęb pełnił te dwie, odbył pełne dwie kadencje wybierane, ale potem jego zastępcą został arcybiskup Józef Michalik, który został też jego następcą. Przy Michaliku był. Gądecki, który w sposób naturalny został niejako jego następcą, i, i mimo, że był uważany za bardziej liberalnego, otwartego, bo takiego dialogowca, zainteresowanego dialogiem międzyreligijnym, to też wiadomo było, że. Że, że wybór jego 10 lat temu będzie oznaczał stagnację. Pamiętam rozmowę, zresztą tu w lokalu więzi z pewnym bardzo e, ważnym, dobrze poinformowanym ekspertem kościelnym, e, dosłownie kilka dni przed wyborem arcybiskupa pagondyckiego 10 lat temu, który powiedział, jeśli on zostanie wybrany na przewodniczącego, a wszystko na to wskazuje, to mamy 10 lat w plecy. I rzeczywiście mieliśmy te 10 lat w plecy. Później jego jego, następcą został, jego zastępcą został, właśnie już nie następcą, został arcybiskup Marek Interszycki, który jeszcze bardziej stanowczo prezentował taką linię bliskiego związania z, z, z partią rządzącą od 2015 roku, takiego sojuszu, czy jak ja to nazywam, konkubinatu władz kościelnych i, w, i władz państwowych. Teraz po raz pierwszy. Ci biskupi zagłosują na kogoś innego. Nie może to być ani, ani Jędraszewski, ani Gondecki, muszą być, muszą być inni. I to, kto uzbiera tę większość, z tego, kto uzbiera tę większość, będziemy mogli wywnioskować, czy nadal dominuje to myślenie, że ma być tak, jak jest, bo jest tak, jak ma być. Czy też pojawiają się jakieś przebłyski, że ma być podejścia innego, że ma być tak, jak być powinno. To jest już zupełnie inne myślenie. O konkretnych typach na to, kto jutro może zastąpić arcybiskupa gondyckiego jendraszewskiego w roli... Przewodników, przewodników Konferencji Episkopatu Polski. Nie chcę dokładnie rozmawiać, ponieważ to może się bardzo szybko zdezaktualizować. Bardziej chciałbym jeszcze porozmawiać o tym, jakie faktycznie wyzwania będą czekały nowe Episkopat. Wspomniany już Ignacy Dudkiewicz napisał w Tygodniku Powszechnym, czy wypowiedział się w wywiadzie, że najważniejsze wyzwanie czekające dziś biskupów wyraża się w słówku mniej. Mniej władzy, mniej księży, mniej pieniędzy, mniej wpływów politycznych, mniej autorytetu. Czy to jest trafna diagnoza? Czy to znaczy, że biskupi będą musieli pogodzić się z tym, że pewna formuła kościoła muskularnego w przestrzeni publicznej się wyczerpała? To jest opis wyzwania społecznego, pokazującego atmosferę społeczną i z tego dopiero może wynikać zadanie, więc jakby w tym, w tym opisie, który przedstawił Ignacy, bardzo jestem ciekaw tej jego książki Pastwisko, które wkrótce się ukaże, ale w tym opisie, w tym, co cytowałeś, wiem, że tam w, Dalej w wywiadzie on, on też o podobnych rzeczach mówił, ale w tym, w tym akurat brakuje mi powiedzenia, co jest zadaniem w takim razie, tak? bo, bo owszem, te wyzwania są, to widać gołym okiem. Tak? Jak, że jak ktoś tego nie chce dostrzegać, no to znaczy, że, że nie nadaje się do pełnienia tej funkcji. Natomiast hmm, te, brakuje mi opisu tego zadania, co ja, co ja bym nazywał hmm, w taki sposób, że zadaniem ludzi reprezentujących, mających mandat do reprezentowania Konferencji Episkopatu Polski będzie przede wszystkim pomożenie polskim katolikom w tym, żeby mogli wierzyć Kościołowi. Użyłem takiej formuły odmiennej niż ta, którą w Kredę wypowiadamy gdzie jest mowa o tym, wierzę w jeden święty powszechny apostolski kościół, ale w istocie, zresztą nieraz mieliśmy takie teksty w istocie ta formuła, którą mówimy w kredo, powinna być tłumaczona na, na polski jako, jako właśnie wierzę, wierzę, wierzę kościołowi, mhm. tak? To nie, nie wierzę w, w kościół, tylko wierzy się w niego zupełnie inaczej niż w Boga zresztą. Też w tej relacji do Boga bardziej chodzi o to, żeby wierzyć Bogu, a nie w Boga. Tak? To, o taką relację ufności, zaufania. A tutaj chodzi o też właściwie zaufanie, bo wierzę, wierzę Kościołowi, że jak Kościół do mnie coś mówi, to tak jest. Jak on przynosi Chrystusa, to Chrystus w tych sakramentach jest. Jak opowiada mi o rzeczywistości, to mówi to po to, żeby być zgodnie ze swoim powołaniem tym czytelnym znakiem i sakramentem znakiem czytelnym, czyli sakramentem zbawienia, tak krótko mówiąc. A dosłownie w ostatnich dniach po raz kolejny mieliśmy do czynienia z sytuacjami, w których spokojnie można powiedzieć, że Kościołowi wierzyć nie można. Jakby, bo Kościół kręci, tak? bo Kościół kombinuje, bo Kościół nie chce powiedzieć i to właśnie ustami swoich najwyższych przedstawicieli, niestety także watykańskich, jakby, jakie były powody odwołania jednego biskupa w, w tym przypadku, myślę o... Cybisku jedzę ze Szczecina w końcu dopowiada, ale też mało precyzyjnie. Nie, nie ogłoszone są jakieś sankcje, które na pewno musiały być. Pozostaje pole do takich domniemywań, że, że, że ktoś tam się uparł, jakiś spisek przeciwko. Pobożnemu biskupowi działają. Kolejna decyzja, w której dochodzi do ogłoszenia takiej z dawna wyczekiwanej de decyzji y, dot dotyczącej biskupa Andrzeja Dziubę w Włowiczu. Tu już niby komunikat watykański jest, jest w porządku. Ogłoszona jest informacja, że zrezygnował, ale stało się to w następstwie prowadzonych postępowań dotyczących zaniedbań biskupa, jeśli chodzi o sprawy dotyczące wykorzystywania seksualnego nieletnich przez podległych mu księży. Ale jak się okazuje, jakby ta informacja wcale nie jest przekazywana przez łowickich duszpasterzy, tamtejszym wiernym. Bo, bo wpływowy, wpływowy duchowny prezentuje własną opinię, no ale przecież słuchali się go w innych poprzednich razach, że trzeba, tak, żeby, trzeba się też, żeby nie, żeby nie za bardzo rozbujać tą, rozbujać emocje, tak? On, on użył takiego określenia, żeby nie rozbujać emocji, bo ludzie mo mogą wypaść za burtę z tej łódki, jakby coś wierni, jacyś nasi koledzy, tak? No, tylko brakuje w tym uczciwości, powiedzy, prawdy i przede wszystkim stwierdzeniu, to kto w takim razie tę łódkę rozbujał, tak? <laughs> że, że te emocje tak, tak w tej chwili szaleją. Ja rozumiem, że jest to trudne psychologicznie, tak? Wobec powiedzieć o tym, że poważnie zawiódł ktoś, wobec kogo się podchodziło tam z wielką rewerencją, ekscelencją o, o hijach. Tak? Ale to jest, to jest trudne. Natomiast ale to znaczy, że że nie można wierzyć, wierzyć kościołowi, który, który mówi takie rzeczy. Czy był nawet jeszcze jeden przykład, bo świeżo pojawiło się sprostowanie decyzji Sosnowieckiej dotyczące jednego artykułu w gazecie wyborczej, gdzie, gdzie w zdaniem szefa biura prasowego tej decyzji w sposób nierzetelny przedstawiono powody odejścia biskupa Grzegorza Kaszaka. E, no tylko, że to, co, to, co, to, czego sprostowania domaga się szef Biura Prasowego decyzji Sosnowieckiej w porównaniu z umertą jako panowa wokół działań biskupa Kaszaka przez lata w tej decyzji i, i wobec ich konsekwencji dramatycznych dla tej decyzji, jest, jest, zupełnie, jest zupełnie niczym. Tu, tu na marginesie można powiedzieć, że to jest zresztą przykład, że że jeden z takich bardzo sensownych i ciekawych obecnie biskupów, arcybiskup Adrian Galbas, który, nie, który jest obecnie metropolitą w Katowicach, ale jest też administratorem apostolskim diecezji sesnowieckiej, w tym okresie przejściowym. Jak widać? Nie potrafił dopilnować no i taki komunikat też się pojawił, tak? czyli, czyli nawet on poniekąd musiałby przeskoczyć samego siebie, żeby, żeby w ewentualnie nowej roli przewodniczącego, choć raczej sądzę, że to nie on ma największe szanse, móc występować uczciwie i także ze spokojem sumienia, patrząc sobie w lustro. To jest, to jest sytuacja niewątpliwie bardzo trudna. Powiedzieć, wrócę do istotnej głównej myśli, powiedzieć tym ludziom, którzy nadal chcą w kościele być, mają doświadczenie Boga, którego spotkali w tym kościele, tylko mają przekonanie, że ten kościół powinien być zupełnie nie taki, jaki jest, ale, ale zdecydowanie gruntownie przebudowany. Móc tak do nich przemawiać, żeby oni mogli. Temu kościołowi, jego hierarchii wierzyć. W tej sytuacji jest to zadanie kluczowe i mamy świadomość, jak trudne. No, rozczarowanie główną linią, można powiedzieć, takim episkopalnym mainstreamem w Polsce, poczucie braku zaufania, skierowanie swoich nadziei w stronę ruchów świeckich, w stronę synodalności czy zwrotowi ku duchowości, to jest coś, co przez ostatnie lata w obliczu tego, co działo się w polskim episkopacie, dotknęło wielu wierzących. Pytanie jest, czy Część z nich nie uznała, że biskupi są wręcz czymś do, obok ich wiary. To znaczy zadają sobie pytanie, po co w ogóle nam biskupi? Zastanawiam się, czy ci, ci ludzie, których zaufanie zostało tak zawiedzione, są dla episkopatu jeszcze do odzyskania? Moim zdaniem są. Yy, yy. Nie patrzyłbym na to w kategoriach takich, nie wiem, właśnie odzyskania, bo, bo tu nie ma tego, tych, 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 jakby powiedzieć, wyborczych sondaży i, i preferencji, tak? które już są zupeł, zupełnie może jakiegoś innego języka należałoby szukać, ale, ale moim zdaniem są, bo to są ludzie, którzy, ci, których opisałeś, jak wydaje mi się, to są ludzie, którzy nie myślą przeciwko Kościołowi. To są ludzie, którzy chcą być z Kościołem, z myślą o takich ludziach, ja prowadzę z tego studia półprzewodnik po nocy ciemnej. Tak? Szukamy wspólnie jakichś takich drogowskazów, stałych punktów odniesienia. Jak sobie, jak sobie z tym radzić, jak żyć wiarą, żyć w relacji z Bogiem, ale też pozostając w kościele, nawet takim, z którego kształtu jesteśmy mocno niezadowoleni. Tak więc ja myślę, że w tej takiej postawie opisywanej jest jednak tęsknota za tym, żeby, żebyśmy mieli. Przyzwoitych, dobrych biskupów, uczciwych, rzetelnych, ewangelicznych. I trochę takich głosów też się pojawiło. I to, co mnie zastanawiało, było to, że w takich wystąpieniach, apelach do episkopatu było naprawdę dużo cytatów z Ewangelii, po prostu. To było takie wielkie wołanie. O ewangelicznych dobrych pasterzy, którzy będą potrafili sobie w swoich relacjach z, z dzisiejszymi katolikami, a jeszcze bardziej z dzisiejszym światem otaczającym Kościół radzić no właśnie trochę na wzór pokazany nam, nam przez Jezusa pokazać, że jesteśmy posłani nie po to, żeby. Świat potępić, ale żeby świat zbawić, i, i, i tak dalej, i tak dalej. Ta tęsknota jest duża i, i moim zdaniem, mm, używając tej twojej metafory, ci, ci ludzie są do odzyskania. Tak? Zastanawia mnie jeszcze to, o czym też wspominałeś przed chwilą, czyli o tym informacyjnym chaosie, który towarzyszył rezygnacji arcybiskopa Andrzeja Dzięki, ale to również biskupa Andrzeja Dziuby. Pisałeś niedawno, że bez publicznego rozliczenia działań i zaniechań byłego Metropolity Szczecińskiego nie da się skutecznie odrzucić w kościele mentalności dzięki. Zastanawia mnie to, czy tym ważnym elementem odzyskiwania wiarygodności tego, co buduje właśnie wiarę Kościołowi powinno być. Wypowiedziane w tej czy innej formie, w takich czy innych okolicznościach przez nowych członków konferencji episkopatu Polski, słowo, przepraszam, skierowane właśnie do skrzywdzonych. Zdecydowanie tak. Zwłaszcza, że mnie bardzo brakowało, jak, jak wielokrotnie mówiłem, pisałem na łamach więzi, odniesienia się przez przedstawiciela, kompetentnego przedstawiciela konferencji Episkopatu Polski do faktu, że w ostatnich pięciu latach to właśnie Polska stała się, Kościół w Polsce stał się tym miejscem, w którym najwięcej... Indywidualnych biskupów otrzymało jakieś sankcje za niewłaściwe podejście do kwestii związanych z wykorzystywaniem seksualnym. Chyba jedna dziesiąta tak? Mniej więcej tak można tam różnie liczyć, bo czasem z emerytami się liczy i nie, ale, ale, ale to jest już w tej chwili powyżej jednej dziesiątej członków polskiego episkopatu. Ja zawsze dodaję, że to nie znaczy, że w Polsce było pod tym względem najgorzej. Akurat te procesy i możliwości, zwłaszcza prawnokonaniczne, pojawiły się w takim momencie, w którym Polsce, w Polsce narosło przekonanie, że, że trzeba z tym coś zrobić, trzeba to rozliczyć. I z tego powodu w Polsce jest ich najwięcej, a nie w, a nie w Irlandii czy w Stanach, bo tam dokonało się to już inaczej za pomocą innych procesów, m, innych też środków prawnych. Natomiast na mocy wowcesis lux mundi, papieskiego motu proprio uchwalonego w 2019 roku, to właśnie m, biskupi polscy byli główną grupą osób, których należało upominać, karać albo wręcz m, zmuszać do Rezygnacji, no bo de facto to na tym polega. Dekasteria do spraw biskupów przygotowuje po przeprowadzeniu dochodzenia taką sugestię dla papieża, który proponuje danemu biskupowi złożenie rezygnacji. Śmiesznie to brzmi, wiem jak to opowiadam. On ją składa i wtedy. Teoretycznie sam odchodzi, a w istocie został do tej rezygnacji zmuszony, no bo inaczej zostałby karnie odwołany. Co jest oczywiście dużo mniej przyjemne. Fakt ten, że tak wiele tych postępowań w oparciu o wosestii soksmundi toczyło się przeciwko polskim biskupom i biskupom, Toczyło się z efektem pozytywnym, d, czyli ze z udowodnieniem jakichś win i nałożeniem jakichś sankcji. Mniejsza z tym, czy te sankcje były odpowiednie, czy nie. To w tej chwili zostałem na boku. E, m, nigdy nie został skomentowany przez żadnego przedstawiciela konferencji Episkopatu Polski. I moim zdaniem po prostu d, polskim katolikom należy się uczciwe powiedzenie d, przez e, nowego przewodniczącego. Przepraszam, zawiedliśmy. Zwłaszcza, że można się spodziewać kolejnych tego typu spraw, czy to załatwianych tak jak te kanałami kościelnymi, czy załatwianych przez struktury państwowe. Już mamy do czynienia z sytuacją, w której przewodnicząca Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii zapowiedziała, że po sprawdzeniu dokumentów będzie zdecyduje, czy, czy składać zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przez arcybiskupa Andrzeja Dzięgę przestępstwa składania fałszywych zeznań w prokuraturze. Moj, w, wedle mojej wiedzy jest to bardzo prawdopodobne. Ujawniałem już w tekstach dotyczących dzięki i, i przygotowuję następny. E, Fakt, że jego zeznania dotyczące sprawy molestowania 12-letniego chłopca w Sandomierzu w 2006 roku były ocenione przez, prokuratorę, przez prokuraturę jako były zeznania złożone w śledztwie prokuraturze zostały ocenione przez sąd obu instancji jako niewiarygodne i niezgodne z prawdą. Niewątpliwie jest to powód, żeby taką dymisję, taką, taką osobę oskarżyć o popełnienie przestępstwa składania fałszywych zeznań, które się jeszcze nie przedawniło. Moim zdaniem taki proces odbyć się powinien. Być może on dopiero uświadomi niektórym, że w tego typu sprawach... Yy, jest miejsce nie na kościelne krętactwo, ale na ewangeliczną czystość i przezroczystość. Wiarygodność w Kościele, czy wiarygodność Kościoła wśród wiernych, to jest jedno bardzo ważne zagadnienie, ale wydaje mi się, że również to, co nowy episkopat otrzyma w spadku po poprzednim, to jest bardzo zawężone pole dialogu z opinią publiczną, z środowiskami, które wobec tego Kościoła przez ostatnie kilka lat. Nastawiły się bardzo mocno krytycznie. Widzieliśmy nasilenie się postaw antyklerykalnych, antyreligijnych w z wyniku z kwestii, których nie trzeba tutaj przytaczać, które są dosyć oczywiste. Samo nagłośnienie skandali nadużyć seksualnych, duchownych wobec osób małoletnich było jednym z istotnych, była jedną z istotnych części tych, nasilenia tych postaw antyreligijnych. Zastanawiam się, czy w związku z tym nowy episkopat będzie potrzebował czegoś w rodzaju biskupów do zadań specjalnych tych, którzy wiedzą, że. Część opinii publicznej odnosić się będzie już do nich nie nawet z neutralnością, ale z otwartą wręcz wrogością. Hmm. Wiesz to myślę, że to jest. Trochę niespecjalnie możliwe przy obecnym układzie ekonomicznym biskupa, bo przecież przewodniczący konferencji biskupa, tu przypomnijmy to słuchaczom, bo trzeba to zawsze przypominać, nie jest żadnym zwierzchnikiem polskiego, żadnego innego biskupa. On nic nie może nikomu nakazać. Właściwie wręcz nie powinien sam zabierać głosu w istotnych sprawach. Na przykład ostatnio mieliśmy do czynienia z taką inflacją oświadczeń przewodniczącego Konferencji Episkopatu, który a to bronił ministrów Kamińskiego i Wąsika, a to protestował przeciwko temu czy tamtemu. Statut Konferencji Episkopatu Polski w ogóle nie przewiduje czegoś takiego jak oddzielne, oddzielne zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych przez, przez przewodniczącego. On jest raczej do od no, takiego ukierunkowania prac. I, i, i... Choć wiemy, że to teoria. Tak, tak. Oczywiście różnie, różnie może być, ale, ale w związku z tym też jakby bardzo łatwo innym biskupom byłoby powiedzieć: jakby, Proszę nie wchodzić na nasz teren, my tu mamy swoje, swoje sprawy, więc zresztą to, 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 co opisałeś z tymi, z tymi biskupami do zadań specjalnych, to wydaje mi się, że Byłoby przejawem no, takiego wysoce wysublimowanego PR-u, który musiałby być w konsekwentny sposób realizowany. A, a nie wyobrażam sobie tego akurat w tym gronie. W jesiennym edytorialu więzi z 2023 napisałeś: Niezbędna ewangeliczna rewitalizacja kościoła to proces długotrwały. Nie ma więc w tej dziedzinie żadnych cudownych przepisów, ale też należy nowych, konkretnych rozwiązań poszukiwać. I Chciałbym Cię zapytać, w ramach tego skomplikowanego, długotrwałego procesu, jaki model biskupa, model biskupstwa według Ciebie byłby elementem tego, co nazywasz szyciem nowych bukłaków, poszukiwaniem nowych ścieżek dla chrześcijaństwa? Przede wszystkim ewangeliczny, czyli w dobry, życzliwy dla ludzi a jednocześnie wymagający od swoich. Tak? To jest coś, co moim zdaniem wcale nie jest sprzecznością, bo w postawie Jezusa wobec ludzi e, e, zawsze widać było dwa radykalizmy. I radykalizm miłosierdzia i radykalizm wymagań. A zwłaszcza w, w radykalizm wymagań był kierowany właśnie pod adresem swoich naj, tych no, wtedy czy, czy, czy uczonych w piśmie, czy, czy, czy farzeuszy, takich, którzy mieli szczególne zadania w, w kulcie, szczególny urząd religijny. I myślę, że tego należy też oczekiwać od biskupa dzisiaj, żeby głosząc dobrą nowinę wszystkim, jednocześnie umiejętnie podnosił poprzeczkę wszystkim, a zwłaszcza tym, którym więcej dano, bo to też jest zgodnie z Ewangelią. Tak? Komu więcej dano, tego więcej wymagać będą. To jest pierwszy podstawowy czynnik, o którym bym y, powiedział. Po drugie, to jest u u uczciwość i przejrzystość. Znaczy oczekiwałbym, mm, jeśli Miałbym ponownie wiązać, bo ja też nie wiążę od jak, 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 jak wielu ludzi, o których już mówiłeś, nie wiążę nadziei na tą ewangeliczną rewitalizację kościoła z episkopatem. Gdybym miał zacząć wiązać, to musiałby dojść do jakichś takich symbolicznych gestów, których aktualnie nie przewiduję. Nie wydaje mi się, że będą one możliwe pod jakimikolwiek rządami, czyli symboliczne otwarcie archiwów kościelnych dla instytucji państwowych, jak jak prokuratora czy komisja do spraw pedofilii, żeby uczciwie, przezroczyście to przejrzeć, albo dla niezależnej, całkowicie niezależnej komisji. Ja się obawiam, że, że, że nawet przy najlepszych układach to się skończy jednak na powołaniu komisji zależny w jakiś sposób od konferencji Episkopatu Polski. E, 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 czy pozostając już już w tej dziedzinie w, i uruchomiając wyobraźnię ze świadomością, że to się jednak nie zrealizuje na razie, no, czy, czy, czy na podjęciu decyzji o e, wypłacaniu za dość finansowego osobom skrzywdzonym, d, czyli e, zmianie fundamentalnej zmianie polityki, którą kierowała się Konferencja Episkopatu polskim w ostatnich kilkunastu latach w tej dziedzinie, kiedy cały czas przyjmowano zasadę, że wyłącznie sprawca, a nie instytucja kościelna, która go do danej pracy skierowała, odpowiada za za potencjalne zadośćuczynienia czy, czy odszkodowania. Gdyby Gdyby do takich działań doszło, to by ewidentnie można mówić o tym, że pojawiają się jakieś nowe źródła nadziei, również płynące z tamtej strony. A, ale tak, a tak dla wszystkich już, bo przecież ta kwestia dotycząca relacji z osobami skrzywdzonymi nie dotyczy nie jest aż tak dotykalnie istotna dla wszystkich katolików, więc dla wszystkich powiedziałbym, że taką rzeczą, która, która byłaby e, najbardziej potrzebna, to jest, e, to jest życzliwość i, i bycie blisko ludzi. Jakby dla mnie całe chrześcijaństwo polega na tym, żeby być bliżej, bliżej Boga, bliżej drugiego człowieka, bliżej świata. E, I ktoś, kto ma być przewodnikiem Kościoła w wieże, a tym jest biskup, powinien całą swoją postawą to bliżej pokazywać w sposób bardzo czytelny. Zbyszku, sobie, nam i naszym słuchaczom tego bliżej i tych dużych, symbolicznych nie tylko gestów szczerze życzę, nawet jeśli to jest nadzieja bez optymizmu, o czym przekonamy się już jutro. Moim i Państwa gościem był Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny więzi. Dziękuję serdecznie. Wyszku bardzo dziękuję za tę rozmowę i do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu więzi. Naszą działalność można wesprzeć w serwisie Patronite na patronite.pl omane przez więź. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl.